28 listopada Suwalski Sąd Okręgowy ogłosi wyrok w sprawie bestialskiego zabójstwa, do którego doszło niemal 2 lata temu w domu weterana. Ofiarą zbrodni padła 90-letnia kobieta. Jej ciało w zajmowanym przez nią mieszkaniu znalazła sąsiadka w drugi dzień Bożego Narodzenia. Kilka dni później suwalscy śledczy zatrzymali podejrzanego w tej sprawie 30-latka Adriana Z. Adrian Z. został oskarżony przez prokuraturę okręgową w Suwałkach o dokonanie zabójstwa 90-letniej mieszkanki Suwałk. Do zabójstwa doszło na terenie jednego z mieszkań suwalskiego bloku. Adrian Z. łącznie z zabójstwem ma zarzut do dokonania zgwałcenia pokrzywdzonej. Prokurator po zakończeniu procesu sądowego domaga się tutaj kary pozbawienia wolności dla Adriana Z. w wymiarze 25 lat. Adrian Z. mimo młodego wieku to bezdomny. Był znany ofierze, która zdarzało się, że wspierała go pożyczając lub darowując mu drobne kwoty. Wciąż tajemnicą pozostaje motyw i szczegóły zabójstwa naznaczonego wyjątkowym okrucieństwem sprawcy. W chwili rozpoczęcia procesu jego jawność została wyłączona. Zgodnie z przepisem artykułu 360 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego punkt 1 sąd może wyłączyć jawność rozprawy w całości albo w części, jeżeli jawność rozprawy mogłaby obrażać dobre obyczaje bądź i naruszyć ważny interes prywatny. W ocenie sądu w tej sprawie zachodzą te okoliczności, albowiem ujawnione w toku przewodu sądowego materiały mogłyby obrażać dobre obyczaje i naruszyć ważny interes prywatny pokrzywdzonej. Zgodnie z paragrafem 2 tegoż artykułu, jeżeli prokurator sprzeciwi się wyłączeniu jawności, rozprawa odbywa się jawnie, więc tutaj o tym, czy rozprawa będzie jawna, czy nie, zdecyduje pani prokurator w świetle przepisów. Nie sprzeciwiam się wyłączeniu jawności. Uważam, że okoliczności czynu są tak drastyczne, że jak najbardziej wyłączenie jawności. W takim razie, skoro pani prokurator nie sprzeciwiła się, od tej chwili rozprawa będzie prowadzona z wyłączeniem jawności. W związku z tym państwa przedstawicieli mediów proszę o opuszczenie sali. Można jedynie domniemywać, że właśnie okrucieństwo sprawcy skłoniło oskarżyciela posiłkowego do złożenia wniosku o wyższy niż prokurator wymiar kary. Oskarżyciel posiłkowy chce orzeczenia dożywocia.